Monika Zamachowska nie wiedzie lekkiego życia, problemy finansowe, użeranie się z byłą żoną swojego obecnego męża oraz konieczność wyprowadzenia się z domu wybudowanego przez własnego ojca to tylko niektóre z nieszczęść, jakie w ostatnim czasie dotknęły celebrytkę. Teraz do puli tych wydarzeń dołączyło jeszcze jedno, niezwykle osobiste. Monika Zamachowska nie jest osobą, która zbytnio kryje się za swoim życiem prywatnym. Co więcej, celebrytka sama chętnie chwali się najnowszymi wieściami ze swojego życia, łącznie z tymi dotyczącymi finansów czy problemów rodzinnych. Teraz po raz kolejny opublikowało coś, co rozczuliło jej fanów. Monika Zamachowska pożegnała swojego syna. Jak poinformowała nowa żona Zbyszka Zamachowskiego, jej syn zadecydował o swojej wyprowadzce do Stanów Zjednoczonych, a ją samą postawił przed faktem dokonanym. 17-letni chłopiec będzie tam mieszkał z obcą rodziną liczącą czwórkę innych dzieci. O sytuacji tej poinformowała jakiś czas na łamach jednego z tabloidów. Tomek wyjeżdża do USA na wymianę międzyszkolną, zamieszka tam z młodą rodziną z czwórką dzieci. Sam sobie wszystko załatwił, nikogo nie poinformował o swoich planach. Rodziców postawił przed faktem dokonanym. Jestem z niego dumna, bo się usamodzielni. Nie będzie miał pod ręką mamusi, która wszystko za syna zrobi. To świetna lekcja, powiedziała w jednym z wywiadów. Teraz Monika wstawiła zdjęcie z lotniska, na którym uwiecznione zostało ich pożegnanie. Do wspólnego selfie dołączony został smutny podpis, no i poleciał syneczek. I co ja teraz zrobię, bez niego? Trochę smutno, napisała celebrytka. Czarne chmury powoli odchodzą w dal, chociaż ostatnie dni nie są dla Moniki Zamachowskiej najłatwiejsze, to wszystko wskazuje na to, że jej sytuacja osobista powoli zaczyna się wyprostowywać. Monika podzieliła się w ostatnim czasie informacją, że sąd obniżył kwotę świadczeń alimentacyjnych, do których płacenia zobowiązany jest Zbigniew. Różnica między poprzednią a aktualną kwotą alimentów jest naprawdę odczuwalna, bowiem wynosi aż 6 tysięcy złotych. Teraz Monika i Zbyszek znów mogą żyć na godnym poziomie i nie przejmować się tym, że nie starczy im na chleb, czego przez długi czas obawiała się dziennikarka. Boję się, że pewnego dnia nie starczy nam na jedzenie. Praktycznie wszystko, co mamy, wydajemy na zobowiązania Zbyszka i prawników, a zdarza się, że prosimy o pożyczki znajomych albo rodzinę, powiedziała w jednym z wywiadów. Monika wraz ze Zbyszkiem swój finansowy sukces postanowili uczcić wakacjami na Andorze, gdzie odpocząć mogli od biedy oraz trosk dnia codziennego. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.